Po spokojnej końcówce stycznia luty przywita nas bardziej dynamiczną pogodą. Angelika Bednarska, witam Państwa i zapraszam na aktualne prognozy. Już w tych najbliższych godzinach nad Polskę dotrze front atmosferyczny, który we wszystkich regionach przyniesie stopniowy wzrost zachmurzenia, a także przelotne opady. Od deszczu na zachodzie po deszcz ze śniegiem we wschodniej Polsce. Pogodnie i sucho tej nocy będzie, drodzy Państwo, jedynie w okolicach Gdańska. W piątkowy poranek termometry wskażą od zera na wschodzie przez 1 w centrum i do maksymalnie 3 stopni w części południowo-zachodniej. W górach prognozujemy spadki do minus 6, lokalnie minus 7 stopni. Synoptycy ostrzegają przed bardzo silnym wiatrem w porywach do 70, a nad samym morzem nawet do 90 km na godzinę. Zatem uważajmy na siebie. Z kolei jutro przez cały dzień bardzo pogodnie i też słonecznie będzie głównie w pasie górskim. Natomiast w pozostałej części kraju niebo, jak widzimy, zdominują frontowe chmury, które przyniosą okresowe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą od 2 stopni na Lubelszczyźnie przez 4 w centrum i do nawet 6-7 stopni w pasie zachodnim. W górach spadki do minus 3, lokalnie minus 4 stopni. Wiatr w ciągu dnia nadal będzie silny, momentami porywisty. Co w regionie? Otóż zarówno wieczorem, jak i w nocy nad województwem przeważać będzie gruba warstwa frontowych chmur i chwilami pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 1-2 stopni, ale odczuwalnie przez wspomniany wiatr będzie zimniej. Z kolei piątek upłynie nam pod znakiem chmur i kolejnej porcji przelotnych opadów deszczu. Na termometrach, jak widzimy, wyrównane wartości, w całym regionie około 4 stopni. Ciśnienie aktualnie jest wysokie, ale powoli zacznie teraz wędrować w dół. W południe barometry wskażą 1013 hektopaskali. W kolejnych dniach zrobi się jeszcze cieplej. W weekend prognozujemy nawet 8-9 stopni, ale pod ręką w dalszym ciągu warto mieć parasol. Dobrego wieczoru i do zobaczenia.